I tu generalnie było bardzo łatwo w miarę poskładać ludzi, bo nawet były takie dni, kiedy zostawałem sam z jednym kucharzem na przykład i I dawałeś radę. wiadomo, że trzeba było wystartować rano o 8 i wychodziło się o 1, ale wiem, że jestem w stanie nawet zrobić to własną siłą, jak gdyby, nie? Cześć, witajcie w podcaście gastronomicznym. Dzisiaj raz jeszcze jesteśmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Spotykamy się z Marciną Gruszką, kolejnym kadrowiczem, kolejnym reprezentantem polskiej drużyny narodowej kucharzy. Ale zanim przejdziemy do kadry, bo każdy z naszych rozmówców, z moich rozmówców ma dużo do powiedzenia na temat samej jakby kadry i skąd się tam znalazł, to zaczniemy jakby standardowo od tego, jak w ogóle się znajdujecie, gdzie wy się jakby kulinarnie urodziliście, że tak powiem. I tu nie chodzi mi jakby o region, ale Martin, jak się znalazłeś w gastronomii w ogóle? Skąd się to wzięło? Dlaczego nie zostałeś? Mechanikiem. A tak jest, tak. Ja myślę, że to też w jakimś stopniu właśnie dzieciństwo tak nakierunkuje, bo wychowałem się bez ojca, matka pracowała cały czas, więc jak pamiętam, musiałem sobie zawsze jakoś tam tą kromkę chleba ukroić. A, więc to był ten początek. Więc Zacząłeś od przysłowiowej kromki chleba i później cię tak można to tak wzięło, powiedzieć, tak. że mama była zdziwiona, jak zobaczyła ta kromki chleba, które Może robisz po też roku już, nie? takie szaleństwo znowu nie, ale tak, dużo, dużo, dużo trzeba było sobie radzić. Więc tak jak mówię, później powoli, powoli jakoś tam szkoła, to w szkole to raczej wtedy się nie myśli za bardzo, zależy w jakim się tam Dokładnie. Z racji tego, że robiłeś obracasz. kanapki, pomyślałeś, że ten gastronomik będzie okej. Okay. Można tak powiedzieć, tak. Dobra, czyli co, w samej szkole jeszcze tak, jeszcze nie zadrżało? Wydaje mi się, że w samej szkole to raczej prędzej można by coś szukać, jakieś hobby, takich rzeczy, ale samego jeszcze takiego konkretnego kierunku nie czułem wtedy, nie? Tak, wszystko się zaczęło w sumie jak były wakacje pierwsze, z tego co pamiętam właśnie, po 8 klasie i wtedy wylądowałem pierwszy raz, żeby coś dorobić na zmywaku. Więc zacząłem od A. To jest miejsce, które powinno cię zniechęcić. Chociaż z drugiej strony, tak, to jest Patrząc dziś, najlepsze tak, to centrum jest. obserwacyjne tak naprawdę, Tak, nie? tak. Stamtąd widać, jak jest złożona, jak cały ten Co się biznes dzieje, gastronomiczny. Dokładnie tak. tak, nie? No musisz, bo jeżeli braknie któregoś elementu poszczególnego, to później gdzieś on wyjdzie, nie? No Tak. więc tak. No i zacząłem szkołę właśnie w Zakopanem z praktykami, akurat w dużym, fajnym obiekcie w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, tam pod Skocznią. Gdzie dość dużo się nauczyłem, dość ciekawie było, bo dużo sportowców, dużo diet, Czyli dużo nie było takiej różnych nudy dziwnych ogólnie. historii, tak, Nie tak, dość, tak. że ciekawie z racji ludzi, którzy tam bywali, to Tak, jeszcze tak. same No gotowanie też różnorodne. tak. To były jeszcze czasy, jak gdzie było Czyli nie Adam musiałeś leć. klepać kotletów, nie? Też po kolei wszystko, ale bardzo, bardzo fajną szefową kuchni miałem, która dość mocno przyłożyła się do tego, żebym nie stał stricte cały czas w garach, Żeby tylko się nie zawsze coś zanudził. tam, tak. Chodź tu, chodź Bardzo tu, wiele. zobacz to, zobacz tamto. Bardzo wiele właśnie zależy od tych ludzi. Ale co, tam już czułeś, tak, że jest to to? To już się zaczęło. To już było, myślę, że w pierwszej klasie chyba już byłaby takie akcje, jak podjeżdżało się autobusem tam pod rondo w Kuźnicach i wysiadało się i dziewczyny, które miały ze mną praktyki, szły najpierw na fajkę, a ja już biegłem i one się zawsze śmiały, że ja zamiast coś zjeść, to już biegłem na praktykę. A No i już wtedy jest, było a Jezu, ciekawe, no. ciekawe, co dzisiaj będzie, czego się nauczę. A Jakoś powiedz się mi. chciało, był zapał. Co w ogóle pokazała sama końcówka, same egzaminy, gdzie, no nie ukrywam, nie byłem jakimś super, super, nie uczyłem się najlepiej, jak to zwykle bywa, tam coś tam, coś Tak tam. jest. I tu akurat było słabo, natomiast egzamin końcowy ogarnąłem najlepiej z klasy, więc było okej. Okay. To już Coś mnie to już znaczyło. podbudowało mnie to dość mocno. W międzyczasie już, bo zaraz za potem w domu postawili karczmę, gdzie już zanim tam szefa znaleźli, to ja już chodziłem. Coś tam gotowałem i mama na balkonie czasami krzyczałem, żeby wyszła i na przykład co do tego i A to tak dobre. grało. To była taka dość mocno
sama nauka, tak, jest taki samouk poniekąd też, nie? Jeszcze nie były czasy, kiedy można było szybko w telefon zobaczyć, co jest, coś, jakieś książki, zeszyty, coś, takie rzeczy, nie? Dobra, i gdzie jeszcze ten zastrzyk, że chciałeś jeszcze więcej? Kiedy po tej pierwszej pracy, kiedy pracowałeś obok domu? To generalnie później to tak wydaje się, że dość mocnym elementem było, że tak powiem, przetułanie się po grupówkach. Po kilku różnych knajpach, to w podziemiu, to jakaś chińska, to troszkę ja znowu jakaś tam bardziej regionalna, w tym kierunku, nie? I później... A to zbierałeś doświadczenie, tak? To był... Czy jeszcze nie do końca było wiedziałeś? Ciekawie, ale to tak, no, rynek w tamtych czasach był bardzo ciężki, jak chodzi o Zakopane. Zresztą dalej jest, raczej nie przywiązuje się uwagi do pracownika. Mhm. Idziesz, pracujesz... A jak nie pracujesz, a rozumiem. I tyle, nie? Aha. Choć nigdy nie miałem, a jeszcze do dziś dnia nie mam żadnego spalonego mostu, ani żadnych jakichś takich dziwnych historii, nie? Mhm. No, ale i z każdego się cieszę. Nawet pizzerię przeszedłem, gdzie też idealnie zaraz na samych grupówkach można robiło się mniej więcej 500-600 pizz dziennie. Więc to było idealne też. Dziś jako szef kuchni nie mogę stanąć z pizzerem i zrobić pizzę dla przykładu. Mówię o takich rzeczach, nie? Więc dla to było doświadczenie fajne, na to na pewno. Tak. Czy troszkę chińszczyzny, czy tak jak mówię, dużo regionalnej, no bo to sama z siłą rzeczy, nie? Znaczy, to też uczy jakby ta różnorodność kuchni. Ja już mówię o samej logistyce, nie? Tej łatwości pracy później w każdym kolejnym miejscu. Nie? Zbierasz doświadczenie i umiesz się ogarnąć, nie wiem, w dużej kuchni, tak, i w takiej, tak, wiesz, tak. 2x2, nie? W dużej i w małej, tak. Tak. Dobra, i co, przeszedłeś krupówki, tak? I jak trafiłeś? Przez krupówki i później był boom na wyjazd za granicę. A, Irlandia. Tak. Urodziło się moje pierwsze dziecko i stwierdziliśmy jeszcze z małżonką, że jest opcja wyjechać, to wyjechałem do Irlandii. Nie? Miała to być rzeźnia, jak to zwykle była, Polak z Polakiem. Nie doszło do skutku. Tak, jeszcze 2 tygodnie w hucie aluminium, miazga, ale później się udało Pracowałeś jako pracownik huty, czy gotowałeś hutnikom? Nie, jako typowo z młotkiem w ręku i ładowałem tam po tych blachach, po tym wszystkim. No, kompletnie nie moja bajka, nie? No, ale nie poddawałem się. I wtedy wylądowałem w hotelu, wtedy jeszcze nie wiedziałem dokładnie, co to jest za hotel, że tak powiem. The Brook Lodge Hotel, jedyny certyfikowany hotel w Irlandii, jak chodzi o organiczne jedzenie. I tam mnie po prostu zassał. Jak się okazało, że najważniejsze jest, żeby iść nazbierać, nie wiem, szczawik zajęczy, grzyby, za chwilę kawałek dalej, własne grzędy z marchewkami, groszek. Kurczę. I tam po jakimś czasie dopiero później tak sobie uświadomiłem, że wchodzę, otwieram telefon, wchodzę, ostatnio wybierane, patrzę w dom, do domu 7 dni na przykład, nie? O kurczę. To było tam, tak, tam był. No, ale zresztą w ogóle dostałem takie zadanie, bo było dużo osób na stanowisko, zacząłem też najniżej od komi szefa, gdzie byłem tam z gościem z Cypru i z Irlandczykiem i szef Niemiec wtedy bardzo dobrze powiedział, że no, jeden z was zostanie, nie? To wybrał ciebie. No tak, skończyłem jako szef restauracji, tak. Tak, no bardzo szybko, dla mnie to była, tak jak mówię, bajka. Czyli odnalazłeś się, nie, tak, tam wszystko, nie przychodziło ci nic mi, to z trudem. To mi pasowało, że kurczak potem przychodził cały, świniak przychodził cały, ryby takie, co u nas, no nie pstrągi, tylko żabnice, nie żabnice, karmazyny, takie cudawianki. Nie? A rozumiem. Także tam było, tam łyknąłem, ojej, potężnie, no. Ale tam co, przeszedłeś też wszystkie stanowiska, tak, żeby dotrzeć tak, do... Tak, no. nawet szefem śniadań byłem przez prawie rok, tak. To ile czasu tam... Ile 6 tam... lat. Kurczę, to też dużo, tak... Dużo, za dużo. No tak, ale to też... Ale 6 lat tej restauracji, tak? W tym hotelu, no. Aha. Sam hotel ma 4 restauracje, więc... A, więc było tam co spokojnie. Było co, to było co, było co ogarniać. Było co ogarniać. Ale fajnie, fajny klimat, fajni ludzie. Grało, nie? I dobra, tam załapałeś znowu bakcyla, zobaczyłeś, jak to jest w kuchni, tej porządnej kuchni, tej prawdziwej kuchni. Poznałem takiej... stopnie wysmażenia, co ważne, takie rzeczy. To są takie małe, głupie, ale to u nas
Ja myślę, że to jest ten poziom restauracji, że tam gdzieś się już w ogóle bardzo dużo nauczyć. Tak? Tak? To nie jest już takie. Znaczy jest to dalej zwykłe gotowanie dla tych, którzy w tym siedzą i wiedzą, że to jest może niezwykłe, ale tak, jest to inne piętro, inny poziom w ogóle gotowania. I co, wróciłeś tu? Tak, wróciłem. I wiedziałeś, że już będziesz szukał czegoś dalej w gastronomii? No, rodzina mi się posłała, wróciłem z nadzieją, że jeszcze coś tam gdzieś poukładam. Mhm. Ale wyszło jak wyszło. No i siłą rzeczy zacząłem szukać w Zakopanem restauracji, w jakiejś konkretnej restauracji, żeby nie wpaść znowu pod kotlet, tylko coś podziałać. No i tam gdzieś migło mi Sebastian Krauzowicz i tam Krokus, nie? I zadzwoniłem, ustawiłem się z nim tam na rozmowę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że on kończy tam powoli pracę. I już pracował nad innym tam projektem. No ale przyjął mnie, przegadaliśmy. Wtedy się pierwszy raz w ogóle zobaczyliśmy. I mówi mi tak, co później dopiero się wytłumaczył, czemu tak powiedział, ale mówi mi, że nie mam teraz dla ciebie stanowiska, ale przyjdź za rok. Ja mówię, okej, dobra. Później się okazało, że tak jak mówię, już był jedną nogą gdzie indziej powoli. I nie wiem, no jest fizycznie hotelik mały, kroku z Zakopanem, nie miał stanowiska, tak? Mhm. Nie szukałem stanowiska kucharza, potrzebowałem coś wyżej przynajmniej. Zmianowe to minimum. No tak, już miałeś doświadczenie, no, tak, już wiedziałeś, tak, sobie, że jesteś coś warty. Tak. I wyszedłem do niego, zszedłem z klubówkami w dół i tam jest taka restauracja, to teraz podawam może nazwy, gdzie w sezonie stoi się na zewnątrz w kolejce, nie? A mówię, a spróbuję takiego czegoś. Zaszedłem i pytam się, czy nie potrzebują kucharza. Kelner poleciał tam i przyszedł właściciel, mówi, no przyjdź jutro, nie? No i tak zostałem tam na rok. Ciekawe gotowanie, znowu inna historia. Dziennie 100 litrów boloneza, 50 litrów szpilkowego. Codziennie dwa gary duże rosołu i takie rzeczy, pomidorówki. No po prostu taka masówka, ale nie z pruszku. Mhm. To było dla mnie bardzo ważne, że to nie była to masówka, gdzie ładowałeś proch, woda, mhm. gotowałeś. Tylko faktycznie, jak miało być osób, to były kurczaki. Miało być pomidorowa, to dzień wcześniej się schabowe stawiało kości. Czyli taka dobra, czyli polska restauracja, taka masówka. Nie? I taka ciekawa historia, pewnego dnia przychodzi tam, to się robiło na zmiany, nie? I na drugiej zmianie, że tak powiem, szef jak gdyby tamtej zmiany, akurat jakoś tak się zdało, że zmieniliśmy się, bo trzeba było przyjść pomóc tam na południówki, nie? I przychodzi do mnie i mówi, Marcin, słuchaj, bo ty taki jesteś, kurde, pojeździłeś po świecie, coś tam. Ja bym chciał zmienić, ja już tu jestem, mówi mi, już nie pamiętam teraz, 15 czy 16 lat. Ja mu mówię, no stary chłopie, no jak najbardziej, ja już masz tutaj dość, chłopie, to wiesz, zwijaj się i ten. I on mi gada, że, bo Krauzowicz szuka kucharza. A ja tak sobie myślę, kurczę, minął rok, nie? Mówię, o, no tu mówię, leć, idź, załatwiaj, dawaj znać co i jak. No i pan po dwóch, trzech dniach się spotkaliśmy i mówi, że a chyba nie, jednak nic z tego nie będzie. No to mówię, no to trudno i od razu za telefon i dzwonię do niego, nie? I coś, znowu się spikliście, tak? No i gada wtedy otwarcie jak jest, mówi, że wyjeżdża do Torunia tam otworzyć duży hotel. Mówi, że drzwi otwarte, nie? Czyli radzi sobie. Ja przemyślałem tutaj, że tak powiem, szybko i no i wylądowaliśmy w Toruniu wtedy. Czyli co, z Zakopanego jeden i drugi góral ląduje w Toruniu, tak? W Toruniu. A i co, ja rozumiem, że tam mieście, i tam już całkiem, i tam już się zaczęła przygoda też z kadrą. Jeszcze z kadrą jeszcze chyba nie, bo Sebastian to generalnie już wcześniej coś tam działał, on już jeździł, był na olimpiadzie chyba w Luksemburgu parę lat temu, nie pamiętam, 6 czy 8 lat temu tam pewnie. Mhm. Ale tam to też ciekawa historia, bo wystartowaliśmy od zera, nie? Tak. Puste miejsce. Tak. I każdy, nie wiem, piecyk, każdy talerz trzeba. No mówię, to już w ogóle mega doświadczenie, padów, nie? Tak, tak. Budowanie od zera, no. Jeden z większych hoteli, tam takie centrum biznesowe, okazało się, że jak złapał wiatr, to grubo było. No i tak, przesiedzieliśmy tam 5 lat, Sebastian później stwierdził, że też idzie dalej. Pojechał w swoją stronę, ja zostałem, przejąłem jego stanowisko, bo to była taka akurat idealna opcja, żeby sobie zostać na rok jako szef kuchni. Fajnie. No i to już nie byle jakie miejsce, nie? Tam już kilka miejsce, restauracji, tak, nie? Tylko, że jak już poukładane, to później się wchodzi do takiego ciepłego po prostu gniazdeczka i tyle, nie?
co tam dużo coś. No też trzeba mieć pojęcie, żeby takim gniazdkiem zarządzać, nie? Żeby, no tak. Nie, bo budować było ciężko, ale zrujnować jest łatwo, nie? Tak, tak. I tam w Toruniu właśnie on wcześniej Bartek, z Bartkiem, bo Bartek przyszedł do nas, kapitan kadry narodowej, tam do pracy. Młodzik, fajnie, pamiętam jak dziś. Po Belgii? Nie, przed Belgią. A jeszcze przed, aha. Tak, to była jego pierwsza, taka wydaje mi się, pierwsza styknął się z takim czymś faktycznie okej, okay, że trafił na Sebastiana, trafił na mnie i on był wariat, że tak powiem, jest do dziś wariat w kuchni, więc zaczęliśmy się bawić i zaczęliśmy stawiać to na dość wysokim poziomie, nie? Nie, a to mówisz o restauracji tam, aha. Tak, i generalnie jako hotel tak samo, nie? I tam gdzieś, ja nie wiem jak to dokładnie było, to zapoczątkował to Bartek z Sebastianem kadrę generalnie. Mhm. Oni jakoś tam gdzieś tam ktoś, chyba Uściński Jarek, jak się nie mylę, tam to musiało przez niego przejść. No i stwierdzili, że wezmą Sebastiana na trenera, nie? No. Na Bartek był idealnym kandydatem, bo już wtedy był po konkursach, już startował w konkursach. Tak. Był idealnym kandydatem, żeby zrobić z niego kapitana. Nie? No i tak, jak pierwszy raz wyjeżdżali jako juniorzy tylko wtedy, no to ja byłem tam zastępcą. Ale to już było to samo dla mnie. Siedziałem, jak kończyłem robotę o 8, oni zaczynali o 8 do 4 rano trening, no to ja siedziałem z nimi, trenowaliśmy. Wpadałem do domu, szybki prysznic do pracy i tak w koło. Nie? Także. No i fajnie, udało się, pojechali i zdobyli tam chyba wtedy srebro i brąz, także naprawdę było już fajnie. Nie? A to ty jeszcze wtedy nie jechałeś z nimi? Nie, no to musiał zostać w Bajzlu, że tak powiem. I dzień już później następny był wyjazd do Luksemburgu i tam już pojechała tylko ekipa seniorów. I tam się dogadaliśmy, że... A tam to już... Tam już się zapadł. Tak, wystartowałem razem z chłopakami w boksie. Fajna ekipa. No i wyszło, że pierony duże roboty, naprawdę trzeba być zawziętym i trzeba znaleźć czasu. I najlepiej mieć rodzinę. A ty jesteś, rodziny. Tak? Wszyscy tak o tobie mówią. Ale tak naprawdę i tak, dopiero przy drugim wyjeździe teraz zobaczyłem, że zrobiliśmy o masę więcej pracy. I jeszcze potrzebujemy zrobić masę pracy, żeby gdzieś jeszcze wyżej zaistnieć, nie? Choć już nieźle, 2 srebra to jest dobrze. No to jest, no w ogóle tutaj Sebastian też wspominał o tym. Złoto to jest, tak. To jest jednak. Znaczy już je prawie dotykacie. Znaczy to już jest ten poziom, że już nie jesteście też po tych latach jakby tam ekipą początkującą. Nie? Już no nie, możecie, to już jest, możecie już jest, rywalizować. To jest dość mocno, nie tyle europejski, co światowy poziom, bo u nas wiadomo, tutaj Skandynawia jest bardzo mocna. Czy tam Singapur, te kraje, ale tutaj jesteśmy naprawdę na wysokim poziomie. No Sebastian właśnie wspominał, tak? I cała ta otoczka dookoła, łącznie z całym właśnie tym marketingiem i przekazem jakimś tam medialnym, żeby pokazywać, jak to, roku, jak to roku wygląda. Na rok, tak. Z wyjazdu na wyjazd, to już tak jak mówię, że zrobiliśmy o wiele więcej pracy, byliśmy dużo lepiej przygotowani, wiedzieliśmy już, co jest co z czym się zje. A i tak jeszcze brakło, tak. No ale to, ale tak, to jest fajnie, tak samo nie? Każda drużyna, która kiedyś przodowała i dalej przoduje, musi podnosić sobie sama. Tak. Tym bardziej, że też zmieniają się trendy dyscypliny, nie? Bo już tak, nie ma teraz tej dyscypliny, tej nie pamiętam jak ona się nazywa, ale tej, gdzie żelujecie. Tak, żelowanie to nie. Miazga. Tak. Także tego już nie ma. Ale to też w ogóle takie ciekawe elementy, bo jak żeśmy zaczęli trenować właśnie ten stół, ekspozycję niejadalną, no to pierwsze treningi kosmos, jak później się już bawiliśmy, mówię, no ty weź spróbuj, nie? A to tylko ważne było, żeby było dużo żelatyny, żeby było zrobione na marchewce, marchewkowe, ale nie musiało w ogóle smakować. Żeby było przezroczyste, żeby nie było bąbelek, tak, i tak dalej. Tak, kropka w kropkę, tak. Tak, no słyszałem właśnie Bartek, innego. Jak Bartek opowiadał w ogóle cały ten proces, kiedy doszliście do tego, jak to, bo też nie było chętnych ani internetu, żeby poczytać o tym, próby, tak, nie? Tak. Tu, tak, dużo metodą błędów właśnie, tu dodać troszkę gliceryny, tutaj słabsza żelatyna, tutaj mocniejsza żelatyna, tak. Tak, później proces chłodzenia, żeby doszło, to wyglądało, tak, nie? Tutaj nie ma się co, tylko trzeba, jak to jest tylko na pokaz, ale żeby było zrobione z dobrego materiału, czyli tak jak mówię, nie? Faktycznie, że groszek to groszek, coś tam, no to
do tego później troszkę tu mniej żelatynki, tam więcej żelatynki i w miarę. Marcin, ale tam przeholowaliśmy wtedy. Zrobiliśmy dania bardzo mocno polskie, czyli za duże, nie? A, rozumiem. Ale czyli to... tu jest też ważne, że trzeba jak gdyby dotykać swojego regionu, swoich produktów, tak. Ale musi się patrzeć globalnie generalnie, co się dzieje, co się dzieje. Według być mięsa, ile ma być, według wytycznych, ile ma być warzyw, bo coraz więcej talerz zmienia swoje proporcje, tak? Kiedyś było mięsa, załóżmy po połowie, teraz to już powinno być załóżmy 30-40%, tak? A resztę powinno być uzupełnienie warzywem. Mhm. No to fajnie, bo to w zasadzie nie, co olimpiada, to są jakby inne wyzwania. Znaczy, wiecie, jak technicznie do tego podejść, ale no, technika to jedno, po to są te wasze treningi, a sama, może już nie ekspozycja, ale sam dobór menu, tak, menu składników, to jest ogromne. To było wyzwaniem. Też, że trzeba skomodować było tak, żeby juror podszedł i przeczytał, że to jest to i potrafił sobie to gdzieś tam ułożyć, że będzie grało, nie? Żeby faktycznie nie było jakiejś tam dziwnej historii. No. Czyli co, teraz macie rok przerwy, tak? W treningach? No i zobaczymy, co będzie, nie? Zobaczmy. No. Znaczy jechać jedziecie, troszkę tak? Nam to troszkę, no tak jak wszystkim, no ale nas to spamsiło, bo to w ogóle był... My ledwo co wróciliśmy. Wróciliśmy jakoś 28 chyba lutego. Tak. I zaraz za dwa tygodnie niecałe było zamknięcie wszystkiego, nie? Więc tak. Taki ostatni rok był taki, że ja nie pamiętam, ciężko mi było w ogóle wziąć jakieś wolne. Więc jak od poniedziałku do czwartku praca, w piątek wyjazd, sobota, niedziela, poniedziałek do pracy, nie? No. I później się dwa tygodnie wszystko ucięło i nie wiadomo było, co tak. Z sobą zrobić. Promocje się teraz, proporcje się troszeczkę teraz pozmieniały. Wracamy już chyba trochę do życia, nie? Małymi nadzieję, krokami. Że nie wiem, że wybory nic nie zmienią. Tak. A na gorsze przynajmniej. I wybory, i trochę jeszcze w tym pandemii, to racja. I powiedz mi, co na co dzień? Jak wygląda teraz twoje gastronomiczne, zawodowe życie? No to idąc dalej, bo skończyliśmy, będziemy w Toruniu, no to po Toruniu na Olimpiadzie. Tak, wcześniej na Pucharze Polski powiedziałem sobie, że chciałbym olimpiadą zakończyć temat, to będzie akurat 6 lat w Toruniu. I wrócić tutaj w Zakopane, tak? Gdzieś, no, może zobaczyć się co i jak, nie? Jakoś się tak zachciał. No i wróciłem i trafiłem, generalnie troszkę szukałem po Zakopane, ale trafiłem na Bukowinę tutaj właśnie. Do Harnasia, bardzo, bardzo fajne restauracje, spodobała mi się otwarta kuchnia. A to był projekt, który już wtedy funkcjonował, tak? Funkcjonował, tak. Czyli nie budowałeś, wskoczyłeś na gotowca. Był gotowy, tak. Parę tam z jakichś swoich zmian dziwnych poprowadzałem i tyle, ale już wszystko hulało w miarę. Trzeba było tylko podnieść troszeczkę do góry i tyle, nie? Mhm. Ile tu już jesteś? Półtorej roku będzie. No. Półtorej roku. Mhm. I to dostałeś jeszcze w zasadzie coś na swoje bary? No bo to generalnie jest resort, tak samo mamy cały resort, Bukowina Resort, gdzie jest, tam jest troszkę inna historia, bo tam głównie bazujemy na obiadach, kolacjach i śniadaniach, hotel typowo rodzinny. Tak. Wraz z termami Bukowina. I jakoś tam tak wyszło, że tak powiem, jeszcze wtedy tutaj byłem, tak zajmowałem się tutaj, ale szybko tam jakoś nie dogadali się z szefem i spadło zapytanie, czy pomogę po prostu. I tak oto zajmujesz się dwoma kuchniami jednego, no nie, wzięliśmy tam jednego szefa, jak się okazało, że też no tak. Wiele jest osób, które potrafią fajnie mówić, fajnie się sprzedać i później zaczyna się bardzo szybko, mocno pod górkę, bo to już nie jest jednak takie tylko se dogadania. Nie? Nie można być szefem kuchni tylko oglądając programy o tak. Szefowaniu. Tak, bardzo, bardzo ciężko było z początku. Dla przykładu w ciągu jednego dnia jakoś tak, no, też nie było jak walczyć, bo jeszcze się nie znaliśmy, ale równo 10 chłopa się zwolniło, nie? 10 chłopa na kuchni, no. To był taki strzał dla mnie, pierwszy raz w życiu taki gruby, myślę sobie, ale co cię nie zabije, to cię wzmocni, nie? I tak do dziś dnia jestem tutaj. Znaleźliśmy w końcu konkretnego szefa kuchni, jest na dole Daniel Bzdyk i w ogóle dobrze się dogadujemy, on se tam działa, zrobiliśmy teraz w ogóle fajny motyw i dość mocno się w to zaangażował, generalnie kuchnia wegańska, wegetariańska. Mhm. Robić taką z tych, no wiadomo, rybka żeby była, ale dobre.
na wysokim poziomie wegańskie, wegetariańskie jedzenie. Bardzo fajnie. Powiedz mi, Marcin, bo w zasadzie jesteś tym szefem kuchni, który tym, jakby w moim wyobrażeniu, ten, który zarządza tą kuchnią, każdym aspektem kuchni. Czyli nie jesteś odpowiedzialny tylko za, bo tu już mówimy o wysokich standardach, czyli nie jesteś odpowiedzialny tylko za to, co znajdzie się na talerzu, aczkolwiek jest to taką ważną, no, jednym z ważniejszych elementów, zadowolenie gości. No najłatwiej postrzegany, najszybciej, nie? Tak też właśnie gdzieś tam rozumiemy pewnie szefów kuchni, nie patrząc na to, co... Klienta, tak. Natomiast no, twoje zmartwienia są troszeczkę większe niż tylko to, co znajdzie się w karcie, bo trzeba to zaplanować. Czyli cała ta logistyka tego, co się dzieje na zapleczu. Mówimy tutaj jakby o finansach w gastronomii, ale tych, które ty musisz wyliczyć, żeby to się sprzedawało, albo inaczej, żeby mogło być na talerzu i sprzedawało się w tej cenie. Tak? A tutaj mówię jakby o wszystkim. Tutaj jest zespół, tutaj są grafiki, tu jest logistyka, logistyka samego menu, że ty nie potrzebujesz 16 szefów na pasie, żeby wyprodukować, tak, 140 różnych dziwnych dań. Tutaj mówimy, nie wiem, o dostawcach, mówimy o tym, że tak jak próbowaliśmy się umówić już troszeczkę wcześniej, a ty mówisz, że jest tabaka i jest remanent, tak, więc trzeba kiedyś też to podliczyć. Jak, no właśnie, jak to wygląda od tej, od odpowiedzialność takiego szefa kuchni, powiedzmy tutaj na takim wysokim poziomie, jak to wygląda, jak wygląda twoje normalne, codzienne życie? Tutaj mówię jako tego zarządcy, jakby. No nie? Tutaj może tak sobie, bo tak mi się wpadło, że wydaje mi się, że teraz nie jest już tak ciężko, jak kiedyś może operować food costem, bo teraz już program robi dużo rzeczy za nas, prawda? Uśrednia nam ceny, wchodzimy tylko, musimy sobie w miarę to poogarniać w głowie, czy to zagra to z tym i wklikujesz i sam ci pokazuje food cost. Jeżeli nie, no to zawsze można sobie go tam na szybko obliczyć, nie? To jest akurat bardzo dobrze, ale jest dużo innych rzeczy, które są znowu zamian, to trzeba je wprowadzać do komputera, tak? Bo za każdym razem jakaś grupka, jakieś coś trzeba wprowadzić, żeby wiedzieć, czy to jednak faktycznie miało sens, co robimy. No właśnie, czyli przygotowujesz ofertę, obliczasz je, tak? Tutaj nawet według mnie jest najważniejsze jest i tak, czy tak doświadczenie szefa kuchni, bo czasami taką decyzję trzeba podjąć. Tak, nie zdążysz policzyć. Bo tak, bo tu się dzieje, tam się dzieje, tu jeszcze coś i musisz wiedzieć, czy zrobić to za 5 dych, czy za 6 dych, czy za 7 dych. Tak? No właśnie, tą umiejętność, że też trzeba mieć. Musisz wiedzieć, jakie składniki. Każdy doświadczony szef wie i mega orientuje się na, gdzie są skoki, gdzie coś się podniosło. Mam akurat bardzo dobrego tutaj kierownika magazynu, który w miarę na bieżąco informuje, jeżeli coś poszło w górę, coś poszło w dół, albo jeżeli jest coś konkretnego. Więc to jest temat, gdzie trzeba współpracować tak samo między działami, jak gdyby, nie? Bo to jednak magazyn tutaj na taki model. A czyli w strukturze jest to tak, że nie jest to wszystko na twojej głowie, tylko jest jeszcze magazynier, który odpowiada za całą papierologię. Tak, to jest przemysł. Znaczy on podlega jakby pod ciebie, ale... Tak, ale mówię, że bardzo dobrze i bardzo ważne jest, żeby była współpraca, więc... Duży problem jest, no najciężej jest chyba, już może z dostawcami to jest zawsze jakiś tam, to przyjedzie czasami to tamto. Ale z ludźmi. Tu jest, żeby każdego wysłuchać. Z ilością czy z jakością? Z jednym i z drugim. Czyli co, przekłada się to też... Po ilość, no niepotrzebna jest mi ilość, jeżeli tam nie ma w ogóle jakości w tym. No właśnie, bo z drugiej strony jest to też, nie wiem, 30%... To tak, nie albo... jest mięso armatnie, żebyśmy po prostu puszczali i ten... Tak. Musi być człowiek, który potrafi zrobić coś, nie? Poza tym jest to ogromny koszt, nie, tych kosztów tam właśnie, czy stałych, czy... Zaskakujące jest, bo na bieżąco rekrutuję jakieś osoby i dużym zdziwieniem dla mnie jest, że młodzi świeżo po szkole proszą, no, wrzucają stawki takie, które no, generalnie kucharz, który pracuje, już dość długo dostaje, nie? A są, to jest może dziwne. Inaczej, to jeżeli on wie, ile powinien zarabiać, czy nie, za to już tym, przy rozmowie jest zawsze jakiś, ale czy za jakiś tym, ząg, że tam no się właśnie. nie idzie się ogarnąć. To teraz pytanie, jeżeli chcesz tyle pieniędzy, to pokaż, tak, co potrafisz za te pieniądze. Aj, to byśmy musieli, to musiałbym mieć człowieka, który będzie tylko stał i patrzył, czy faktycznie powinien dostać te pieniądze, czy nie dostać. To się to w życiu... No to, bo kuchnia to jest, no, dziś trzeba obrać szybko, za chwilę trzeba umyć coś trzeba napisać, coś trzeba ogarnąć, to nie jest tak. Ale to też jest ta stawka, nie? Tak? Bo jeżeli ktoś chce mieć te pieniądze, to znaczy, że musi też to rozumieć. A co, mówisz, że bywa tak, że nie, wiemy, że chcemy takie pieniądze, nie wstydzą się w ogóle, tak? O, to jest też i nie boją się powiedzieć, że okej, jestem nowy, ale ja chcę tyle, bo tak wygląda rynek, a tak naprawdę w kuchni będzie się dopiero czegokolwiek uczył. Jak to ogarniasz? Powiedz mi, jeżeli chodzi o twoich
nie wiem, o Twój zespół, czy on się, ten jak już go uzbierasz, nie wiem, czy masz jakiś proces, w którym oni się rozwijają, gdzie przychodzą, tak żeby, wiesz, to była, nie wiem, silna, stabilna, wiesz, kumata, załoga Troszkę z zajęło jakością. tak, zanim się tutaj ułożyło. Nie ukrywam, że później niektórych. Tu jest mała kuchnia, tu nie jest dużo, jakby nie jest nas tam wielu. I tu generalnie było bardzo łatwo w miarę poskładać ludzi, bo nawet były takie dni, kiedy zostawałem sam z jednym kucharzem na przykład i I dawałeś nie radę. wiadomo, że trzeba było wystartować rano o 8 i wychodziło się o 1, ale wiem, że jestem w stanie nawet zrobić to własną siłą, jak gdyby, nie? Ale jak się zaczęło układać, to znowu, tak jak mówię, posypało się troszkę na dole i niektórych dobrych musiałem przerzucić na dół, nie? Więc to jest już tak, trzeba było patrzeć na to nie tylko Aha. jako jeden hotelik, tylko już no, stricte cały, nie? Żeby tu byli dobrzy i tam byli dobrzy jacyś wojownicy, no. A powiedz mi, Marcin, bo to jest w ogóle gdzieś tam ciekawe. No dla mnie to jest łatwą częścią jest, jeśli masz już właśnie kumatego szefa kuchni, tego właściwego, tak, ułożenie menu, tak, to jest część, o którą nie trzeba dbać. Dla mnie tym właśnie ogromnym wyzwaniem są te, jest ta załoga, cały ten zespół, który jest ogromnym kosztem, który musi się przełożyć na to, co ja chcę i za ile sprzedaję. I teraz właśnie ta cała ścieżka, bo mówisz, że już tam 1,5 roku trwało, zanim się to uzbierało, tak, czyli no to nie mówimy o tym, nie, że po tygodniu po rekrutacji tak miałem zespół, tylko mówimy o 1,5 roku do dobierania właściwych Ale to ludzi. już Nie? cały czas pracuje. To nie ma tak, że się zacznie. Nie miałem takiego dnia, żebym powiedział jest. Aha, to dalej, dobra, dalej Nie ma brakuje, ale jest już tak, ok. Dobra, to powiedz mi, nie wiem, jest to kwestia tylko dobrania tych właściwych charakterów. Tak na to czekasz? To Czy jest ty w dajesz ogóle, coś w zamian, że oni chcą to zostać? jest w ogóle kocioł, tak, bo to wydaje mi się, że czy na budowie, czy gdzieś, to tam chyba jak rzuci maltą, to rzuci maltą, nie? Jak nasypie piasku, to nasypie piasku, tak mi się wydaje. A tutaj w pewnym momencie, jak robi się kocioł, trzeba się zgrać, no. Każdy na swoim stanowisku musi wiedzieć, kiedy, co i jak zrobić. Ale wiadomo, że to zawsze jest pytań, tysiąc pytań, ale i to jest właśnie też taka mocna strona szefa, jeżeli potrafi je właśnie odpowiedzieć w ciągu sekundy. A to tylko doświadczenie może nam dać. No właśnie. Powiedz mi, Książki, czy ci doświadczenie. młodzi ludzie, którzy do nas trafiają, bo wiesz, powiem ci szczerze, że no, taki rozmów z moimi gośćmi mam wiele, natomiast niewielu z moich gości jest tak jak członkowie kadry. Ty, Bartosz czy Sebastian, to są ludzie, którzy chcieli zrobić coś, którzy jeździli, którzy zdobywali te umiejętności jakby świadomie, że chcą zrobić krok do przodu, chcą wiedzieć więcej po to, żeby móc być później, wiesz, dobrymi szefami kuchni. Znaczy, wiesz, fachowymi, dobrymi mówimy, tak? Ludzi, którzy wyszli z gastronomików albo uczyli się wszystkiego podstaw, wiedzą, co to jest, wiesz, obróbka i jak należy to, jak należy dbać o sam produkt. Jeżeli przychodzą do siebie ci młodzi ludzie, to, no nie, to czego brakuje, żeby było tak? Wiesz, bo ja jestem w ogóle wychowankiem PSS-ów. Też w kuchni przerobiłem swoje i wypłaciłem swoje. Ale wtedy, ja to często powtarzam, że wtedy do pracy przychodzili, do restauracji przychodzili ludzie z gastronomika, tak? Czyli ludzie, na pracę na kuchni przychodził kucharz, który miał papier kucharza, tak? Na salę przychodziła kelnerka z papierem kelnerki, nie? A teraz, no teraz to już pewnie rzadko, nie? No teraz to już coraz bardziej widzimy, teraz jest to oparte na zainteresowaniach, że nie? Papier może przyjąć wszystko. No, to jest tak. Kiedyś faktycznie, jeżeli ktoś na ten papier musiał zapracować, tak? Trzeba było swoje odsłużyć. A Tak. teraz tak na dobrą sprawę nigdy nie wiesz, co i jak, co robił. Ale papier przeczytasz, a i tak wyjdzie za chwilę w praniu, że jednak dupa I to, zbiera. i to, i to w sumie bardzo szybko, nie? No. Powiedz mi, tutaj jeśli chodzi, no właśnie, jeśli chodzi o te umiejętności naszych szefów, może jeszcze nie szefów kuchni, ale tych kucharzy, nie wiem, jest coś, co moglibyśmy my w ogóle zrobić, znaczy my, w sensie kulinarnym, no bo tych szkół jest niewiele, tak? Jakość tych szkół też jest też różna. Nie wiem, czy moglibyśmy zrobić, albo co powinniśmy zrobić, żeby tych ludzi było Znaczy taki poniekąd adeptów, gdzieś tam mówię. kiedyś się spotkałem, jak już byliśmy na kadrze, jak tam jakiś młody przychodził, że tak powiem, chłopak albo coś w tym stylu, że niektórym wydaje się, że kuchnia to kuchnia, ale my, jeżeli jesteśmy w kadrze, to już robimy cuda. W sensie nie wiadomo co, coś z czego, nic z niczego, nie?
Aha. To jest tak, że niektórzy po prostu boją się też przychodzić do takich Aha, jeszcze szefów, tak mi postrzegają, się że to wydaje. jest. Tak, tak, tak. No ale z jednej, bo to też, z jednej strony to jest, nie? No jest, ale gwiazdkowe restauracje też nie mogą patrzeć. Niektórzy myślą, że serwujemy tak jak w gwiazdkowych restauracjach, gdzie stoi 10 kucharzy i obiera sobie marcheweczki, łuska groszek, wiemy o co chodzi, nie? No to jest też inna historia. Nie wiem, a młodzi to zależy, gdzie wpadli komu w rękę i tyle, no. Czy do szefa, który zaczął ich uczyć najpierw robić pianki, a później konkretne, poprawne pire. Tak, tak Czy jak mówisz, to trzeba chyba też trafić w te właściwe, nie? Właśnie, Te właściwe nie wiem, miejsce. Żelki, a później pokazał, jak się robi dobry sos, nie wiem, demiglas, no, palić kości, cokolwiek, no to są takie rzeczy Że podstawowe, sos nie? to nie ta paczka, nie, to nie ta Nie ta paczka, paczka, która się otwiera. tak. A dużo jest takich, które gadą, no, nie ukrywamy, ta nasza gastronomia, która gdzieś tam jest typowe, jakieś takie te restauracyjki, czy przydrożne, czy jakieś, to wszystko się wspomaga, bo to jest teraz taki łatwy temat, jak nie masz człowieka, bierzesz, sypiesz i Tak, gra. i A najgorsze jest to, tak, że i te półprodukty. smaki są czasami ciężko do odróżnienia, ciężkie do odróżnienia, nie? I półproduktów teraz jest masa, tak, jesteśmy zalani. To Wszystkie prawda. mięska, kotlety gotowe, Tak, i tak. przyprawa jest do wszystkiego. Tak, przyprawa może być do wszystkiego, tak. Tak, do czegokolwiek nie, dokładnie tak. No i mnóstwo jest też takich, no nie powiedziałbym, może oszukiwaczy, to jest złe słowo, ale właśnie tych gotowców, czy półproduktów, które się tylko odmrażą, może to dobre, może złe, nie do wszystkiego one się nadają, może nie do takich kulinarii jak restauracje, ale faktycznie dzieje się tak ze względu na to, że, no, że nie ma pracowników, a trzeba to gdzieś tam ogarnąć, nie? Albo się ma leniwych pracowników, albo się ich nie ma. Właśnie to jest też, bo można mieć wielu, nie wiem. Można mieć 5 cukierników na cukierni i robić zaledwie brownie na przykład, albo Tak, biszkopty. to prawda, Tak, to prawda. Marcin, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. ja dziękuję. Życzę powodzenia, inaczej jeszcze życzę, żeby ten czas po pandemii tak nie wpłynął na to, co będzie się działo za rok, jeśli chodzi o, wiesz, o kadrę i występy, no i żeby No tutaj żeby nam nas się rozruszało koniecznie też, no poprawiło, tak, nie? tak. Panie Marcin, dziękuję Nie Ci damy bardzo. się. Dzięki. Dzięki.